Kolejny odcinek Urokiego Dokiego Baby. Słuchajcie ludziska, my sobie gramy w Spyro 3 Rear of the Dragon i idziemy sobie do zaginionej floty. Oczywiście jeżeli odcinek się podoba, łapka w górę, komentarz, no i może też sub i dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi produkcjami na kanale. Idziemy do tej zaginionej floty i to będzie najlepszy poziom, jaki może być, bo jest skating. Nie wiem jeszcze, zobaczymy jak czasowo będzie, czy zrobię dwa poziomy w dzisiejszym odcinku. Jeśli nie, to troszkę potniemy na dwa odcinki, dwa poziomy. What the fuck? Ostrożnie z tymi częściami, smoczku. W tym grajdołku jest więcej duchów niż kiedykolwiek chciałbyś spotkać. Kurde lebele, a już prawie udało mi się znaleźć swój skarb. Jak ty wyglądasz, typie? Jak on dziwnie wygląda? A się przestraszyłem normalnie przez chwilę. What the fuck? Dobra. Okej, okay. Zacznijmy od zbieraniny, takiej szybkiej w miarę. Żeby później się zająć tym skatingiem całym. Nielubianym przeze mnie. Was nie lubię. Wygnoję dwa, bo wy się we dwóch przebieracie, tak. O. Dobra, wszystkie te duszki porozwalajmy. Double kill, pięknie. Tu nie mogę wejść, bo jest oczywiście zaś ślisko, Jesus. Działo, halo. Dobra, najpierw za to działo się zabierzmy, żeby to rozwalić. Te ptaszory. A. Dobra, pierwszy ptak. No kurde. Serio? Halo, ptak! Ej, to jak mam go trafić? Ej, już mam najwyżej to działo. Może nie z tego? Może nie z tego działa? Dobra, później to będę sprawdzał, to jest dla mnie trochę dziwne. Myślałem, że z tego działa będę mógł go trafiać. Ale najwyraźniej nie. Okej, okay, tutaj wszystko wyciśnione mam, najwyraźniej. I zaraz, a właśnie, jemu pomogę. Oczywiście pod tą zieloną warstwą, która mnie przypiekła trochę, będę mógł znajdować klejnoty, diamenty dla siebie. Okej, okay, Sparks będzie uratowany. Oczywiście, że tego nie zjadł. A wy... Jezu, was też bym najchętniej porozwalał tutaj. Dobra, ale będą jakieś jeszcze inne działa, to na bank. Okej, okay, Spark sobie zjadł, my dychę bierzemy i idziemy sobie dalej. Będę później te działa ogarniał. No tu jest trochę minigierek. Jest trochę tutaj minigierek, więc też i diamentów będzie w różnych miejscach. Zatem będę liczył, że wszędzie w miarę wyczyszczę to wszystko. Ale wyjdzie w praniu. Naprawdę, wszystko wyjdzie w praniu. Kurde, tyle jest tych miejsc, żeby te diamenty leżały. Exploring będzie mocno. O, tam już jest jedna minigra i tam będzie trzeba poszukać. Masakra. A, o Jezu. Ciebie tak nie zaatakuję. Typie, wracaj. I tu jest też od razu działo, którym rozwalę ptaki. I to. Okej, okay. Was dwóch tutaj mogę się pozbyć. Dobra, pierwszy ptaszor i drugi ptaszor. Dobra, a czy tutaj trafię w któregoś? Nie, chyba działem z góry dopiero. Okej, okay. Brzmi legitnie. Na razie mi idzie w miarę szybko i sprawniej w ogóle. I tutaj wiem, że tu są jeszcze diamenty. Haha. Jakbym ich nie wziął stąd, ja bym płakał po prostu z szukania. Ale okej, okay. Na szczęście nie płaczę, bo nie mam powodów. I tu jest już niby koniec poziomu. Niby. No popatrz na to! Jakiś dureń ukrył jajo w moim skarbie. O nie! Craig. Cześć, Craig. No Jezu, kolejny, który śpi. Dobra, ty sobie idź do domu, a ja tu jeszcze... O panie, jeszcze tutaj mam tyle do zrobienia. Dopiero jedno jajo mam. O! Myślę, że za mini gry będę się najpierw zabierał w sumie. Chociaż nie wiem.
Dobra, tędy sobie będę mógł tak przechodzić, ale przede wszystkim teraz, o, na górę, na górę, na górę. Proszę. Tu jeszcze będzie działo, będziemy stąd wylatywać w różne miejsca. Masakra. Dwie dychy, pięknie. Tutaj czegoś nie będzie? Będzie. I tam jeszcze same dychy i dziesiątki widzę. No dobra, jak już tu jestem, to od razu podlecę. Pyk i zróbmy tą minigierkę. Dobra, siemka. Ogółem moje zadanie jest takie... A, dobra, muszę z tobą pogadać, okej. Okay. Te wody były moim ulubionym miejscem do nurkowania. Ale od kiedy pojawiły się łodzie patrolujące, jestem uziemiony. Dałbyś radę pokierować tą łodzią, którą kupiłem za złą? Mhm. Świetnie. Wciśnij skok, by przyspieszyć. Tak, 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 to już sterowanie mi objaśnia. Mamy rozwalić takie rybki, strzelać w nie i tyle. Proste. Znaczy w miarę proste. Ale przede wszystkim musimy je nacelować. Najpierw tego. I dopiero później auto naprowadzanie się odpali. Okej. Ale muszę na nie celować. Dobra, kolejny. Widziałem jakiegoś tam miałem. Gitarka. Jeszcze tutaj wleciał jeden. Okej, przy okazji sobie skrzynki rozwalę, żebym mógł pozbierać. Kurde, wyleci z tamtej strony. I po robocie. Jeszcze chyba raz będę musiał tak zrobić. A niech mnie kule biją. Wiesz, jak sobie radzić z łodzią podwodną? Weź sobie to jajo jako nagrodę. Dawaj, ho ho. Bum. I chyba będzie druga tura. Czy nie? Cóż, głupio mi znów prosić cię o pomoc, ale zaraz czort wie skąd pojawi się jeszcze więcej łodzi. Jeśli uda ci się je rozwalić, znów będę mógł pływać w kwaśnym jeziorze. Tak. W rzeczy same. Wskakuj, smoku. Dobra, musimy to jeszcze raz zrobić. Chociaż tym razem chyba będą do nas strzelać albo coś w ten deseń. Zostawiać chyba coś za sobą. Dobra. Nie powinno być więcej problemów. O. Mhm. Ale już szczerze nie pamiętam, jak to działało. To chyba go nie trafi, nie? Kurde, miałem go. Trafi go? Tak. Okej, okay. Kolejny. Trafiony. Jeszcze trzy. A później popływamy sobie, ale bez tego statku. Fuck. Dobra, wypłyń tu. Gitarka. I ostatni. Będzie sobie... O ty gnoju! Błagam, 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 traf. Jest, jest, trafiłem. Przynajmniej kwaśne jezioro znów nadaje się do pływania. Chciałbym cię solidnie wynagrodzić, ale zostało mi tylko jeszcze jedno jajo. Może w tym znajdziesz coś fajniejszego. Dla mnie jak najbardziej. Dolores, cześć Dolores. Jej! To teraz zostało mi zbieranie tych... O. Tych wszystkich diaksów tutaj. Pytanie, czy wszystko znajdę. Wiadomo, że będzie z tym problem, oczywiście. Bo to sekwencje te pływane i tak dalej, masakra. Muszę patrzeć właśnie na ten wskaźnik. Ile mi jeszcze zostało supermocy? Dobra, to jest bezpieczny moment. I jeszcze raz. Dobra, to było... W tamtym kierunku. Pryk. Mam nadzieję, że wszystko zbiorę stąd, bo ja nie chcę wracać do tych minigierek. To jest najbardziej takie, no, niepotrzebne. Sparks mi... O Jezu, tutaj Sparks nie działa. On nie pomaga. Gol. Dobra, szybko tak dookoła. O ile zdążę.
Oj, bardzo wątpię. Szybko. O. Jednak się udało. Kurczę, tu jedynka. I ten tunelik. Oj, jeszcze raz wolę. Jeszcze raz. Tu. I teraz. I to już chyba będzie wszystko z tego poziomu. Znaczy, no, z tej minigierki. Jeśli chodzi o hajsowe rzeczy. Ale same takie jedynki, no kurczę, pieczone. Jeszcze ten statek muszę obadać na środku. Przydałoby się. Bo mi się wydaje, że jednak coś tutaj może on skrywać. Tutaj tak na dole nie. Ja, wydaje mi się, że już wyczyszczony jest. No dobra. Gdzie jest wyjście? Tu jest. Okej, przyjmijmy, że uzbierałem wszystko. Jeżeli będzie coś nie tak, to ja będę wracał. W pocięciach odpowiednich. Ale no nie no, 334 nie jest źle. To teraz tak, mam pełnego Sparksa. Co mogę zrobić? Wrócić na ten statek, teraz jeszcze te ptaszory ogarnąć na szybko. Oczywiście pływanie w kwasie jeszcze będzie. Będzie przepięknie. No i ta deskorolka głupia. Czyli na górę. Pięknie wleciałem. Cześć żuczek. I chodźcie. Okej, pierwsze. Pierwsze ptaszory. Fuck. Dobra, tamten sobie rundkę zrobi. Trafiony. Czyli jednak, tak jak miałem rację. Okej, że potrzebuję akurat tego. Dobra. Czy są jeszcze jakieś ptaszory do działu? Chyba już wszystkie, bo osiągnięcie dostałem. I tam. Tak. Skrzynka głupia. Celuję na opak. I wciąż nie trafiłem. Leciutko wyżej. O, czyżbym tamtym innym działkiem miał to zrobić? Lekko wyżej. Jeszcze. No fuck you. Jest w końcu. Ach! Wiem, że chyba tamtym z dołu powinienem, a tutaj po prostu zeskoczyć po to, ale no trudno. Jest! Mam z głowy. Dobra, kolejna sprawa. No, trochę spartoliłem, bo powinienem tutaj sobie wskoczyć. XD. Chociaż czy tutaj nie powinno się teraz... A nie, muszę najpierw tam skoczyć, żeby to mi się w ogóle pojawiło. Ale dobra, plansza jest na tyle krótka, że sobie mogę tak przebiec dookoła. Nic mi się nie stanie. Trudno się mówi. Tu. I tak będziemy w tym kwasie jeszcze pływać, masakra. Nie lubię tak pływać po tym kwasie, znaczy pływanie, no na nie, no nie? No na nie, że no nie, że na nie, prawda? No i tak dalej, ale na czas, bo będziemy mieć znowu tą super umiejętność, że możemy w tym kwasie pływać, ale tylko czasowo. I to będzie trochę boleć. A, z przodu było, na początku poziomu, okej. Najpierw sobie tutaj wszystkich poczyśćmy, może w sumie taką deskorolkę to na sam koniec zostawimy. Żeby mieć pewność, że jak tam uzbieramy, no to będzie całość. Dobra, z tej strony jest ok. Sparks mi no nic takiego innego nie pokazuje niż dopiero tutaj. Więc to się trzyma kupy. O super, jak ich ominąłem pięknie. Nie chodziło mi o to. Absolutnie. Żuczku, powiedz mi, czy to już jest wszystko? Boję się, że tutaj gdzieś jeszcze będzie. Nie ma. Ale double kill. O. Te dziwny dźwięk mają. Pryk. Okej. Jezu, ile ich jest?
Ile ich jest? Za dużo was. Za dużo was. I tu będzie ta deskorolka cała z łowcą, z hunterem. Ale zanim jeszcze tam pójdziemy, to jeszcze tutaj jest jedna droga. Mhm. Ile już w ogóle mam? 430, no to... To brzmi ok. Z tym, że... O kurczę, to powinienem chyba dołem przepłynąć. A dołem ja miałem przepłynąć po to jajko, bo tam jest jeszcze jedno jajko. Ile ich mam? 3. Mhm. To się zgadza. Jedno do znalezienia i dwa od huntera. Za dwa wyścigi na deskorolce. I powtarzam, to są wyścigi. Nie robienie trików i tak dalej. Czego akurat bardzo nienawidzę, szczerze powiem. Ale no trudno. Czasówka. Gonimy. Ja nic nie widzę. Dobra, teraz widzę. Okej. Tu się wydaje, że jest wszystko. Tu już nic. Szybko, szybko, szybko. Chyba mnie diaksy po prostu zaprowadzą. Tak myślałem. Jest jajo. Czad. Super, czada mamy. Cześć. Ile mamy? 461. No to jest dobra liczba. Tu niczego nie ma, serio? A to dziwne. Okej. Okay. Jeszcze musimy raz przepłynąć, tak? Przynajmniej raz. Nawet dwa dla pewności bym chciał, ale nie no, w sumie raz mogę. I dopiero teraz do tej deskorolki sobie pójdziemy. Masakrycznie długi poziom, mówiłem z miejsca, że tak będzie. Ale no trudno. Teraz musimy odkręcić tu w prawo. Do tego kwasu. Oh, what the fuck? Gdzie ja jestem? A, dobra, to jeszcze raz. Bo chodziło mi o tutaj, do tego kwasu. O tu właśnie, czyli do tyłu powinienem pójść. No to jeszcze lepszy ze mnie dzban. Ale no nie znam aż tak na pamięć tego wszystkiego. No to jest usprawiedliwienie. A to też nie jest speedrun. Okej, do tyłu. Nie do tyłu. Tutaj, prawda? Nie, coś mi nie pasi. To ma jakieś połączenie ze sobą? Albo po prostu, o tak. O, i tak powinienem był zrobić. Dobra, ale czasowo, szybko, 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 szybko. Dobra, życia nie chcę brać, nie chce mi się. Okej. Wydaje mi się, że już więcej nie ma. Ops. Równo mam 500. Czy to jest oznaka tego, że reszta jest w tym? Sparks, podpowiedz mi. Sparks mi gdzieś tam podpowiada. Jeszcze. Sparks, Sparks, Sparks. Dobra. Płyniemy. Do przodu. Tu. Tu wyczyszczone. I tu wyczyszczone. Dobra, mi się wydaje, że Sparks po prostu tutaj pokazuje, że idealnie 100 będzie tutaj. Ach, deskorolka, moja ulubiona gra. Tutaj też nie wejdę. I będziemy też na deskorolce zbierać diaksy. W samą porę, Spyro. Masakra. Gang nosorogów na deskach wyzwał nas na pojedynek. Stwierdziły, że jesteś wolniejszy niż ogniste ślimaki ze stopionego krateru. Broniłem cię, powiedziałem, że znam całkiem szybkie ślimaki. To co, masz ochotę się z nimi ścigać? Założyły mam się o jajo, że przegrasz. Niestety. No tak, o kurde, ty wy to jest... co? Użyj mojej specjalnej wyścigowej deski. Każda wykonana sztuczka pomoże ci w zwiększeniu turbonapędu. Możesz z niego korzystać w dowolnej chwili, wciskając szarże. Powodzenia. Dobra, dobra. No to super. O, fenomenalnie. O, fenomenalnie. Wow. Z tego mogę używać jako to. Dobra. Na razie ja potrzebuję mieć dobre rampy. What the fuck? Dziwnie... Okej, nie podoba mi się to. Ja chcę jeszcze raz. Zrezygnuj z wyścigu. To mi się autentyko nie podobało. Serio. Halo, Hunter. Hunter. Jeszcze raz.
No jak się wywaliłem? Jeszcze raz. Ej. No Jezu. Nie podoba mi się to, serio. To wykonanie. No. Tak. Jak się wywaliłem? O, super. Krap mnie. Okej, gra się zbugowała. Bo właśnie powinienem wrócić na deskę. Super. Gra jest popsuta. Jej! Jej, co to było? Tak, właśnie się o to pytam. Co to było? No. To akurat się udało, ale czemu tak mało dostałem boosta, to ja sam nie wiem. O mój Boże. O mój Boże. No i jakim cudem ja obrywam? Od kraba obrywam i przez to przegrywam. Ej, no ale ja nie mogę tak grać, no. Nie podoba mi się to. Ej, psuje mi to wrażenie ze rozgrywki. Autentico. Dobra, ludzie, ja robię cięcie, cokolwiek, bo ja mam dosyć już tego. Nie znoszę bugowania się gry. Jeżeli twórcy nie potrafią tego spatchować albo robią grę na szybko, mi się to nie podoba, cięcie. O, zrobiłem to. Rozprawiłeś się z nimi jak ze zgrają skołowanych gnorków. Ja cię nie będę słuchał. Słuchajcie, ja to robiłem 15 minut. Ile razy ja przeklinałem, ile razy ja się dołowałem, ile razy ja upadałem o cokolwiek, ile razy było błędów. Skoro nosorogów już nie ma, to co powiesz na prawdziwe wyzwanie? Jesteś szybki, ale raczej nie dasz rady mnie prześcignąć, rozwalając jednocześnie wszystkie krady. Przekonamy się? Teraz walczę z Hunterem, on będzie mocniejszy. Przy okazji muszę wszystkie kraby zniszczyć. Dobra! Próbujemy. Masakra. Oczekujcie ode mnie pełnego skupienia się. Bo oczywiście, że wpadnę, nie wpadłem. Nie wpadłem w kwas, ale widzieliście, troszkę się potrąciłem. I to jest tragedia. Bo w oryginale tak nie było, ale jeżeli tutaj Spyro wyląduje, ale nie za dokładnie, nie przodem, to wtedy on oczywiście... O, patrzcie! Już się zbugowało. Super. To wtedy są błędy. I to jest masakra. Od razu wam mówię, to jest masakryczna masakra. I mi się to bardzo, bardzo nie podoba. I oczywiście, że w lawie wyląduję, albo bym się przewrócił. O, oczywiście, no nie mogłem inaczej skoczyć. Ja tego nie rozumiem. I znowu. I sobie zmarnowałem wszystko i zaraz... O, super, krab mnie nie zaatakował jednak. Niby jestem pierwszy, zostały 3 kraby. Nie wiem, gdzie są one. I po wyścigu. I muszę od nowa robić, bo ominąłem tego kraba i mi nie zaliczy. Widzimy się za chwilę po wyścigu. Okej, słuchajcie, ludziska, chyba to zrobiłem. Jak się nigdzie nie wywalę, to mam to zrobione. Najgorzej zrobiono minigra w całej trylogii. Najgorzej. Ej, nie wierzę, najgorzej, że wygrałeś. Pewnie przez cały ten czas zamiast... Nie mam ochoty cię słuchać. Wybaczcie, ludziska, ale... Jak widzicie, no to nie była fajna minigierka i nie czerpałem ani trochę satysfakcji z tego i... No co mam powiedzieć? No nie fajnie. Bo jakże inaczej. Zostało mi tyle diaksów. Dobra, widziałem, że tutaj jest dwójka. Ja nie robię czasówki, bo mam ją gdzieś.
Aczkolwiek zbieram diaksy i widzę, że będę musiał tam się wrócić jeszcze, ale to luz. O, z dupy sobie skaczę więcej. I wyżej. Jest pobagowane. Chętnie bym sobie to zebrał jeszcze. No, oczywiście, że nie zbiorę. Chociaż... Chociaż czy mogę sobie tak do tyłu jechać? Mogę. Jedyny chyba plus tej całej sytuacji, że mogę sobie tak do tyłu jechać. O, dobra, jednak może nie aż tak. Jej! Frajda! I tak dalej. Uhu! Okej, zobaczmy na początek, co tutaj będzie z przodu. Jest jedynka. Jest to. O! Nawet nie wiem, co właśnie się stało, bo ja nic nie kliknąłem. Brakuje mi tamtych, dobra. Tych dwóch klejnotów. Jedyny plus, że wiem, że są. No macie po prostu okazję zobaczyć, jak no niektóre elementy w grze wyglądają 2 tygodnie po premierze, czyli no nie są najlepiej zrobione. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba. Jest to. Noż. Dobra, wziął to. Zrezygnuj z wyścigu. Zrobiłem cały poziom. Po prostu wyjdźmy już stąd. Przewodnik, wieczorne jezioro, podróżuj. I'm done. Więc, ludziska, sytuacja wygląda tak, że zakończymy już ten odcinek, bo już trwa na pewno ponad 25 minut, coś takiego, więc drugiego poziomu nie ma co zaczynać, ale niech ten filmik będzie taką przestrogą, że wszystko jest cacy fajnie, ale to jest akurat taki element, przy którym Spyro 3, moja ulubiona część, widać, że najkrócej była przygotowywana, że jest trochę błędów i to jest niestety spory minus jak dla mnie, dla osoby, która grała, nie wiem, 15 lat temu pierwszy raz. Więc to by było na tyle, no mam nadzieję, że dalsze etapy będą tylko i wyłącznie lepsze, trzymajcie się, hej hej!